Chciałem tak pokrótku przedstawić program imprezy. W tym momencie nastąpi rozdanie nagród z sekcji Rabatyżna oraz sekcji Spytkowic. Później zrobimy rozdanie oddziałowe oraz wręczenie odznak. Chciałem tutaj na wstępie przywitać wszystkich gości przybyłych tutaj. Nie będę może każdego z imienia, z nazwiska wymieniał, żeby kogoś nie pominąć. Serdecznie chciałem podziękować sponsorom naszym, tutaj koledze Eduardowi Buczkowi ze Słowacji, który ufundował tutaj dla mistrzów lotów gołębich dorosłych w oddziale Gritty, które sam produkuje. Receptura jest jakaś ściśle tajna chyba. Także i oczywiście jest pięć tych pojemników gritu. Trzy grity dla wielu mistrzów i dwa dla najstarszych hodowców naszego oddziału. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ja teraz muszę powiedzieć, że jesteśmy w oddziale Rabatyżna. Kolega zaczął, ja teraz tak nietypowo troszeczkę. Może poproszę tutaj sekretarza z sekcji, kolegów naszych tutaj rozdawać nagrody. Tak, dziękuję bardzo. Może być tutaj podam. Przed chwilą zakończyliśmy właśnie rozdawanie tutaj w tej sali od sekcji Rabatyżna w rejonu pod hale, a teraz rozpoczynamy wręczony nagród w oddziale Rabatyżna 0236. Pierwsze miejsce lotu Sośnicowica zajął połowę kolegi Lubelda Adrian. Prawda na kolegi. Co ciekawe, warto coś drugie miejsce, również kolega Lubelda Adrian. Oddział mniejszy od Waxmundu, a przyjechało dużo więcej hodowców. Trzecie miejsce, również kolega Lubelda Adrian. Także wszystkie propagandy gratulujemy. A tu koledzy z Waxmundu zostali, widzę. Drugi lot to były Strzelce Opolskie. Pierwsze miejsce również Lubelda Adrian. Ale też przyjechała pani Weronika Nalepka. Drugie miejsce Jan Kołęczak. Hodowczyni. Trzecie miejsce Lubelda Adrian. Kolejny lot, trzeci lot, sekcja Rabatyżna, Lewin Czeswita. Pierwsze miejsce Wołęczak Jan. Drugie miejsce Wołęczak Jan. Trzecie miejsce Latawiec Wacław. Brawo na kolejny. Kolejny lot to były Sośnicowice 2. I tak, pierwsze miejsce Lubel Adrian. Drugie miejsce Nawara Stanisław. Trzecie miejsce Hurajda Marek. Na koniec to odłożymy. Chyba, że ktoś bierze na będzie na tym wręczu. I tak, kolejny lot Siechlice. Pierwsze miejsce Gil Tomasz Mateusz. Drugie miejsce Bochęczak Jan. Trzecie miejsce Smorek Antoni. Kolejny lot Sośnicowice. Widzimy kolega Bochęczak Jan. Szybko, sprawnie. Jestem chyba pierwszy, ale trochę pomyliłem. Pierwsze miejsce Gonciarczyk Tadeusz. Drugie miejsce Matras Bogdan. Trzecie miejsce również Matras Bogdan. Kolejny lot strzeli. Pierwsze miejsce Robert Adrian. Drugie miejsce Roberta Stanisław. Przyjechała z jakiego oddziału? Beskid Sądecki. Trzecie miejsce Gonciarczyk Tadeusz. Najśmieszniejsze hodowczynie w Polsce. Kolejny lot Jabłów. Pierwsze miejsce Madziar Witol. Drugie miejsce Bochęczak Jan. Trzecie miejsce Bochęczak Jan. Kolejny lot Bolesławiec. Pierwsze miejsce Latawiec Wacław. Gratulacje. Zostaw flaszkę na szczytko. Na myśli, że kolega bardzo mało pije. Drugie miejsce kolega Kantorowicz Tomasz.
kolega Kantorowicz Tomasz. Brawo, kolejny lot, Myśliwórz 1, to już jest 500. I tak pierwsze miejsce Matras Bogdan. Drugie miejsce Wołęczyk Jan. Trzecie miejsce Wołęczyk Jan. Kolejny lot, Myśliwórz 2. Pierwsze miejsce Stefania. Prosimy tutaj, no właśnie kolegicy dotarli. Drugie miejsce Halama Kazimierz. Brawo. Trzecie miejsce kolega Łukasz Gruty. Stary ja. Kolejny lot, to również 500 Myśliwórz trzeci, no tak. Pierwsze miejsce kolega Matras Bogdan. Drugie miejsce kolega Gruty Łukasz. Trzecie miejsce Bohemisza ja. Kolejny lot, to również 500 Myśliwórz cztery. Tak, pierwsze miejsce kolega Biernat Hada. Drugie miejsce Latawiec Wacław. Dyplomy będą za loty wyręczane na pewno. Trzecie miejsce Lubernatia. Dużo też również, ale za pizze będą też wręczane tak jak puchary. Kolejny lot jest Latawiec Wacław. Gołębi dorosłych został kolega Luberta Stanisław. Prosimy, brawo dla kolegi. Widzimy, czas wręczany. I drugim wicemistrzem sekcji 0236 Glona Gołębi Dorosłej kolega Wołęczyk Jan. Brawo! Brawo! Później zrobimy lotniki w sekcji dorosłej. To jest sekcja. Też są kolejne puchary, kolejne wroczany. Bardzo dużo dam radę wszystkiego zrealizować, ale większy się postawił do kolegów. Tak, tak, koleżanki, kolega Wołęczyk Jan. Pomału nam tych pucharów ubywa, tutaj cały czas trwa wręczenie tych pucharów, ale też zobaczmy, koledzy z oddziału Wacny, kolega Wołęczyk Jan. Z oddziału Raba Wyżna. No i tyle cały czas widzimy. Tak, zaczynamy od pierwszego lotu z lotu Sośnicowice. Pierwsze miejsce koleżanka Pędziło-Zielonka. Gratuluję. Drugie miejsce lotu Sośnicowice również Pędziło-Zielonka. I Piotr oczywiście. Trzecie miejsce również koleżanka Pędziło-Zielonka. Kolejny lot z lotu Strzeli. Pierwsze miejsce Jagódka Maria. Prosimy kolegę. Jagódka Maria. Drugie miejsce kolega Bożek Krzysztof. Trzecie miejsce kolega Lubiński Jan. Kolejny lot, trzeci lot z miejscowości Jawór. I tak pierwsze miejsce koleżanka Pędziło-Zielonka. Gratulujemy. Drugie miejsce również Pędziło-Zielonka. Jak widzimy, kobieta też potrafi lotować. Trzecie miejsce z lotu Jawór kolega Maciej Mieczysław. Czwarty lot z miejscowości Bolesławiec. Tak, pierwsze miejsce zajmowało. Drugie miejsce również koleżanka Pędziło-Zielonka. Trzecie miejsce Maciej Mieczysław. Sekretarza okręgu Jerzego Nalepkę. Brawo, kolega prezes oddziału Rada Pyszna. Rozpoczyna imprezę. Przewodniczącego komisji rewizyjnej 25 lecia. 25
lat, Jasiu. 25 lat. Tak. Oddziału rowerowego. Prezesów oddziału Bobka Stanisława. Szczepańca. Pozostałych gości, których po prostu serdecznie witam. Po prostu chciałem po prostu też z tej okazji będą wręczone nagrody na odznaczenia z okręgu, to znaczy srebrne odznaki, które wręczy prezes okręgu. No i po prostu chciałem oddać głos, po prostu on jest lepiej tym, jak lepiej się czuje jak ja, bo po prostu nie tak po prostu nie da rady się prowadzić tak zebrań wręczał prezesowi okręgu. Oddaj głos po prostu, żeby po prostu poprowadzić dalej ten odznaczenie. Myślę, że jeszcze za dwie kadencje i Jusiu będzie, że pan opanujesz do perfekcji wszystko. Witam was bardzo serdecznie, wszystkich hodowców, prezesowi, zarządowi. Dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy tutaj dzisiaj razem z wami przez chwilę być, cieszyć się, gratulować, bo jest czego gratulować. Z góry gratuluję wszystkim zwycięzcom, dobrych wyników, pucharów mistrzowskich. Oczywiście dalszych sukcesów, ale zacznijmy od podstawy najważniejszej rzeczy. Chciałem serdecznie wszystkim pogratulować, to co prezesowi tak ciężko szło. 25 lat temu oddział Rawa Wieżna powstał, wychował wielu wspaniałych hodowców, wielu z was odeszło, kolegów. I myślę, że zanim przejdziemy do tego święta, prosiłbym o powstanie i uczczenie wszystkich tych, którzy dzisiaj nie mogli już tu przyjść, a zasłużyli się w działalności tego oddziału. I tak po chrześcijańsku. Dobry Jezu nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie. Nie będzie światłość Twoja świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą Panem, aż na wielki wiek. Amen. No, ja nie jestem tak jak biskup Boże. Drodzy koledzy, gratuluję wszystkim. Oddział 25 lat, okręg, zarząd okręgu, na ręce prezesa przeznacza taki gratulacyjny list, ponieważ pucharów u was widzę dostatek, masa, a to sobie gdzieśkolwiek w siedzibie będziecie mogli powiesić na pamiątkę. Jak wam następne 25 lat stuknie, to przynajmniej popatrzycie, że kiedyś tutaj był ktoś taki, bo pewnie mnie już tu ani sekretarza może nie być. I odczytam, co tutaj jest w imieniu zarządu okręgu napisane. List gratulacyjny. Z okazji 25-lecia powstania oddziału Rawa Wyżna serdeczne gratulacje oraz życzenia kolejnych lat działalności i sukcesów dla zarządu i wszystkich hodowców tego oddziału składa Zarząd Okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Nowym Sączu Rawa Wyżna 18.11.2017 podpisany sekretarz Jerzy Nalepka, prezes Jan Węży. Moje gratulacje. Brawo! Króciutko chciałem jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj może nie są we władzach, ale ten oddział budowali. Dziękuję wam za super zorganizowaną wystawę. 2013 to rok był, jak się nie mylę. Szkoda, że nie ma byłego prezesa Jana Pawlikowskiego, zasłużonego działacza, który na pewno dużo, dużo dobrego zrobił. Także zawsze wspominajcie tych, co byli przed wami dobrze, bo nie wiadomo, jak nas później ktoś inny będzie oceniał. Czasami się kogoś krytykuje, a po jakichś latach się docenia, że ten człowiek jest
dobrze i dużo zrobił. Ale to już pomijając to wszystko, nie będę dużo kadził. Zarząd okręgu wyróżnił kilku hodowców srebrnymi oznakami. To, co ode mnie i od zarządu zależy, są wnioski na złote oznaki, ale one, proszę Państwa, koledzy, czekają w zarządzie głównym, będą czekać, to nie ode mnie zależy. Jeżeli zostaną przyznane, może nawet na wystawie w Lubliu zostaną wręczone, ale to już nie jest moja działka. Zobaczymy, jak tam prezydent Kawaler się ustosunkuje do tego. I do tych wyróżnionych za pracę społeczną jest koleżanka, bardzo miło mi, że kobiety się angażują, Jolanta Pędzimąż. Brawo! Moje gratulacje, coraz więcej kobiet. O, pięknie, że prezentował. Włożyłbym rękę do zapięcia, ale to może niech sobie sama pani zapnie, bo nie wiem, czy to Małopolska tym się różni. Proszę, nie wolno dyskryminować. Włożyć. Nie, proszę mnie nie prowokować. Krzysztof Możdzień. Może kolego sekretarzu mu zapiąć moje gratulacje. Daniel, widzę, że ma pistolet. Jemu to zapiąć. Tak, dyskryminacja. Tadeusz Śmiech. Brawo, brawo! Czekaj, zrobimy sobie wspólne zdjęcie, żeby było pamiątkowe. Moje gratulacje. Proszę bardzo. Łukasz Truty. Brawo! To jest pierwszy krok, bo tak, żeby zrobić złoto. Jakże tam trzeba? Wszyscy dostali. I człowiek młody, ale radę wyżną i oddział bardzo, bardzo daleko i szeroko wyniósł na Wyżyny, wspólny gołębi. Młody chłopak, niedaleko, niedługo działa, ale bogato. Jaki stary siły. No. Jan Łajczak. Brawo, brawo! Siedziała, ale bez ruchu mieszko. No tak, no, to nie jest. Wolki na piątek. Był jednym z pierwszych, jak te wspólne gołębniki powstawały. Jednym z najlepszych sukcesów w pierwszych latach. W ogóle, a tańczy chora. W Kielcach na całym bankiecie to wszystkie te czarownice były. Czarowniczki. A stara była czarownica. A na tym ja bym na razie podziękował. Bardzo proszę do wspólnego zdjęcia, tutaj może z prezesem oddziału, bo nie wiadomo, jak w środku stój, bo inaczej się podoba. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności,
może jak będzie trzeba było coś, to jeszcze służę. Od razu zapraszam koledzy, Rawa Myszna, niedaleko, okręgowa wystawa, 39. okręgowa wystawa w Lublinie, regulamin jest na stronie okręgowej. Dołóżcie serca, żeby tych gołębi było dużo, żeby nie było tak, bo niektórzy mnie krytykują, że wypuszczam wystawy daleko od Sącza, że jak już jest w Sączu, to jest 350. A wy pokażcie, że jak będzie w Rawie Wyżnej, czy będzie w Lubniu, w Jordanowie, czy w Waćmundzie, żeby było 400. I o to proszę. Dziękuję. Trzecie miejsce z lotu Sośnicą i Cagołobek kolei Matras Bogdan. Kolejny lot z miejscowości Strzeli. Pierwsze miejsce Gołąbek kolegi Irunek Adrian. Drugie miejsce Gołąbek kolegi Irunek Stanisław. Jasiu ma tyle do wręczenia dyplomów, także że nie dziwi, że nie mieli wszystkiego filmować, także... Trzecie miejsce z lotu Strzeli Gołąbek Kończarczyk Tadeusz. Kolejny lot z miejscowości Jarłów, z lotu Gołąbek Widerów. Pierwsze miejsce Gołąbek Koleżanki Zimorzelanta. Wielki zaszczyt dla mnie, że mogę wręczyć najważniejsze nagrody Roda Gołębi. A że w młodości przyszłość zacznijmy od młodych, bo to jest kategoria czwarciowa. I drugiego wicemistrza w lotach Gołębi Młodych 2017, 36 konkursów, 651, 90 punktów. To był kolega tamten, to jest Kim Tomasz Mateusz. Brawo! Gratuluję, zaczyna młodej, od młodych, od młodych, także będzie na pewno wielkim mistrzem. Proponuję, żeby sobie tutaj stał, żeby za chwileczkę chciał. Drugi wicemistrzem, a nie wiesz, po co to spadło, żeby nie temu. Pierwszy wicemistrzem, jedziemy od tyłu, bo najważniejsze. Macio Mieczysła, pierwszy wicemistrzem. Macio Mieczysław, drugi wicemistrz w lotach Gołębi Dorosłych. Słuchajcie, koledzy, koleżanki, jest tak. To samo się dzieje w okręgu, to samo się dzieje w Nowym Sączu. Jak jest rozdanie na grób, nie przychodzą. Ale jak komuś miną po pół minuty do Gołębia, to Wojca w internecie i na cały świat. Może Krzysztof pierwszy wicemistrz. Brawo! Oczywiście Roda Gołębi Dorosłych. Roberta Stanisła, mistrz Roda Gołębi Dorosłych, najważniejszy mistrz. Kategorie o nic rozbić, jeżeli ogólnie
prezesami. Nadzwyczajny sponsor i dodatkowe nagrody. Koledzy, póki jeszcze kolega bez przerwy będzie oddał tam. Ale jeżeli chcecie coś wiedzieć, to proszę o 2 minuty ciszy. Kto nie wie, bo tu kolega decyduje. Na okręgowej ustawie w Lubniu, organizowane przez Jordanów, będą wręczane nagrody. Jeżeli ktoś nie wie albo nie może w internecie regulaminu znaleźć, to chcę powtórzyć. Tam są nagradzane gołębie w kategorii A 13 pucharów, w kategorii B 13 pucharów, w kategorii C w maratonie generalnym, w intermistrzostwie, w lotnikach tradycyjnych. Jak to mówiłem, lotach pełni młodych. Oprócz tych kategorii wszystkich będą nagradzane z lotu narodowego. Lotu narodowego z Brukseli. Z każdego oddziału pierwszego, bezwzględnie tak, czy jest na liście 50, 60 czy ostatni w konkursie.